Tutaj ta chemia, która odgrywa ogromną rolę w jej życiu i w jej postępowaniach, wydaje mi się, że zadawałem sobie pytanie, czy to ona jest jedynym wytłumaczeniem jej różnych zachowań, bo przyznam się, jest to postać szczególna, niekonwencjonalna. Nie spotykamy takich dziewczyn, kobiet, przynajmniej ja nie spotykam. Czy właśnie ta chemia miała uzasadnić jej przedziwne zachowania? Wie pan co, jakie jest uzasadnienie jej zachowań i jaki jest powód jej sytuacji, to jest odpowiedź na pytanie, kto zabił w kryminale. To akurat nie jest kryminał, ale to tutaj ja nie będę tego rozstrzygał, pozwólcie, bo to już byśmy... Spoiler. Tak, to już każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast pan mówi, że ona jest niespotykana, ja zgadzam się z tym, a jednocześnie... Spotkał taką panią? Nie. Chodzi o to, że w niektórych rozmowach, które odbyłem do tej pory, pytano mnie, czy to jest tak, że to jest jakaś taka statystyczna para, czy to są tacy ludzie... Naszych czasów. Tak, typowy mężczyzna i typowa kobieta, więc ona jest oczywiście, tak jak pan powiedział, zgadzam się, dość... niespotykana, a jednocześnie ma cechy takie, które ludzie odnajdują wokół siebie. A skąd pan tak się zna świetnie na tej chemii? Nie mówię tutaj o chemii leczniczej czy też uczuciowej, tylko przywołuje pan tutaj dziesiątki różnych specyfików, które zażywa ta dziewczyna. Czy to gdzieś... Chodzi pani o to, czy za pana doświadczenia albo z pana środowisku się faszerują? Pan na końcu zastrzega, że to... Nie musi tak być, ale... Nie, ostrzegam oczywiście, bo to... Nie, wie pani co, bohaterowie książek robią przedziwne rzeczy. Są kapitanami statków i znają się na żeglarstwie i pisarz musi to jakoś sobie przyswoić, więc tutaj po prostu zbadałem sprawę. A czy to tak jak Karol May nie był na Dzikim Zachodzie. Tak, oczywiście. Czy ta książka miała być trochę parodią innych powieści wielkich o wyspach? Gdzie, właściwie tutaj docierają ci bohaterowie na bezludną wyspę, która oczywiście okazuje się niebezludną, to nie psuje chyba specjalnie napięcia widzom. Chciał pan grać troszeczkę z takimi konwencjami o, nie wiem, facetach zatrzaśniętych w więzieniach na wyspach albo właśnie budujących jakieś okręty? Znaczy, na pewno nie chciałem zrobić parodii którejś z książek, czy wielu naraz. Jest sporo odwołań rzeczywiście do literatury, kina, czy jakichś wypowiedzi takich publicznych. Natomiast trudno by mi było wskazać jeden tytuł, bo tam tego jest bardzo dużo. To się wiąże z tym, co mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o sposób postrzegania świata przez ludzi i komunikowania się, bo z tego, co mówiłem, wynika też to, co zresztą już jest komercyjnie wykorzystywane na świecie, że ludzie bardziej rozumieją komunikaty, które się biorą z tego właśnie, co znają. Cytatów. W schematach tych historii filmowych niż z życia. To zresztą jest łatwiej odnaleźć. Dlatego też i ta książka korzysta. Tak. Ja oczywiście sklejam różne elementy takie popkulturowe, które wszyscy znają. Ale i wydaje mi się, że wszyscy, ale ludzie mogą się w tym czuć w miarę komfortowo, słysząc te piosenki, które znają. Natomiast mam nadzieję, że jak już skończą i spojrzą na całość, to będą pewnie zaskoczeni. No to ona natychmiast tłucze jakieś lustro. W co się to skleiło. Dzięki temu nie musi się może za bardzo w nim przeglądać. W jaki sposób się tworzy postać kobiecą w takim razie? Bo ona, musiał pan poczuć jej fizjologię, jej biologię, jej fizyczność. Znaczy, prawdę mówiąc, to jest śmiesznie zabrzmi, ale przez blisko 2 lata czytałem same kobiece powieści. Prawie nie czytałem męskich autorów. I oczywiście... Specjalnie, tak? Tak. Już jakoś, wiedział pan, tak, że to tak, będzie... Tak, żeby się wczuć jakoś w sposób myślenia i... Język. No i tak. Poza tym też trzeba przyznać, że często się stykam z takim językiem, którego
potocznym, którego używają kobiety, muszę przyznać, że on jest taki no, porywający. Także starałem się zapamiętywać różne sformułowania. Wiele osób mówi, że nadeszły czasy depresji. Czy myśli pan, że rzeczywiście tak jest, że poprzednie stulecia to było, nie wiem, era gruźlicy, a teraz gdzieś tam wszyscy po prostu są w depresji albo wykręcają się, twierdząc, że są w depresji bądź uzależnieni? Nie chcę mówić za wszystkich, no dlatego raczej staram się pisać o indywidualnych rozterkach. I jeśli znajduje się duża grupa, która odnajduje w tym jakieś ogólne czy uniwersalne prawdy, no to fajnie. Natomiast nie aspiruję do tego, żeby zdefiniować społeczeństwo, czy do końca nasze czasy. Ale mówił pan o tym, że no, wiele osób korzysta z pigułek. No czy tak, to jest, no, tak, to jest że zjawisko, one będą które, z którym się spotykamy. To znaczy, no oczywiście nie... Załatwiały osobowość? Czy będą nam po prostu załatwiały osobowość, której nie mamy właśnie? Tego nie wiem. Na pewno to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę, natomiast jest powszechnie stosowane. Mhm. A w świecie polityki książki są ceniane? Nasi politycy dużo czytają? Zależy, którzy. Niektórzy bardzo dużo. To proszę coś naplotkować tutaj. Którzy czytają dużo, żebyśmy dobre przykłady dawali. Albo jakiego typu literatura się cieszy wzięciem. Mogę powiedzieć, że mój poprzedni szef czytał bardzo dużo. Mhm. Czyli prócz grania w piłkę jeszcze... Nie, naprawdę, bardzo dużo, chyba więcej ode mnie. Mm-hmm. Co nie jest jakimś miernikiem, ale...